co? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dziadkowie i babcie? Co? Są dziadkowie i babcie? Co? Przychodzą i odchodzą. A to dla ciebie, że... Nie wiem. A co panu waszą broń? No my. To nie tak. Zajęcie będą od 9 w sobotę. To lepiej jak pan przyjdzie wcześniej, nie z waszą broń. Na przykład na godzinę 9. Też jeszcze miłego dnia, tam co miasto. A można pan nagrywać trochę? Można nagrać. To ma gdzieś wyróbkę. O! Idea dzisiejszego wydarzenia jest taka, żeby uczestnicy jak najbardziej partycypowali w strzelaniu, czyli nie tylko w obsłudze broni i ciągnięciu za spust, ale również w ładowaniu magazynu. Ja właśnie dla państwa przygotowałem magazynek do amunicji. Do załadowania ten jeden magazynek może pani. Jest kilka szkół ładowania, pokażę dzisiaj jedną. W ten sposób i dociskamy dwoma do dołu, kolejnie dwoma do dołu. Proszę magazynek. Wszystko potrzeba. Nie lecimy z pierwszym nabojem. Wyprowadzeniem naboju. Czyli one będą się układać tak środkowo. Ile wchodzi? Masz prawo, jakbyś od urodzenia zrobił. 15, ale my ładujemy 10. Gdzieś kota zgubiłem. Strzelamy dzisiaj z karabinka szturmowego, jakim już jest AK wzór 88, czyli Tantal. Tym drewniano kolbę, żeby troszkę było przyjemniej strzelać. I teraz jest pytanie, kto strzela z tej broni? Pani czy pan? Ty chcesz strzelać? Ja? Tak? Dobrze. Broń jest sprawdzona. Może pani ją wziąć do ręki i oswoić się z masą. Torbę proszę przesunąć sobie na plecy. Ok, trzymamy teraz za drewno. Taka jest tutaj masa tej broni. To opieramy o rabie, czy nie? Nie, to tak. Nie jest rakietnica. Strzelam tu opieramy. Żeby odrzut broni. Aha, palec po raz postęp, tak? Tutaj chodzi. I ja ułożę. O tu, ok? I teraz uwaga. Dobrze by było, a więc już zaczyna ciążyć. Ciężka. Prawda? Ciężka ręka. Dobra, to możemy sobie. I teraz uwaga, sztuka celowania z karabinku polega na tym, żeby, co mówię o końcu? No właśnie, żeby spojrzeć tutaj w ten otwór, tak, to się nazywa szczerbinka, i żeby szczyt nóżki, czyli tego środkowego kolega, ją wypełnił na równo, ok? Proszę pamiętać, że w przypadku tego celujemy tylko prawym okiem. Jeżeli zacznie pani patrzeć na broń lewym, dojdzie do wypadku. Prawdopodobnie ktoś z nas może zacząć handlę albo zginąć. Ta amunicja po odbiciu od ściany potrafi zrykoszetować na odległość 70 metrów. Dlatego zawsze przed strzałem myślimy, co jest naszym celem. Dobrze, spójrzmy w takim razie przyrządy celownicze. Lewe oko możemy sobie zamknąć, będzie łatwiej. To jest to. Dobra, to spójrzmy w takim razie prawym okiem tak długo, aż zobaczymy ten cel. No to możemy zdjąć okulary. Tak? Tak, teraz widzimy. Tak czy nie? O właśnie. Dobra. I teraz uwaga. Broń po każdym strzale będzie kopać. Będzie robić coś takiego. Więc trzeba ją mocno ścisnąć i przycisnąć do barwy. Ok? Dobra. Odbezpieczam broń. Tak. Nowy jest w pomorze. Selektor jest ok. No co, zaczynamy? No to strzelam. Nie odbije tego oka? Dopóki jest przyciśnięty obart, nie odbije. No strzelam.
próbuję. Spokojnie, nic się nie dzieje. No, lecimy dalej. Wchodzą w cel. Chyba nam ślep. To dochodziło do tarczy? Chyba nie trafiła. Zobaczymy. Czy pani trafiła, czy też nie? Chyba nie. Teraz strzelimy sobie amunicją filmową. Trudno tutaj mierzyć wyniki, więc raczej oceniamy strzelanie niż liczymy ilość dziur. Dobra, proszę wstać. Okay. Teraz uwaga, ta broń jest troszkę cięższa, no to będę starszy. Strzelanie amunicją filmową, no przy pani sile, zrobimy ogniem samoczynnym. Czyli naciśnie pani spust i będzie strzelał tak długo, aż się nie skończy amunicja. A to są na serię, tak? No, znaczy to jest już ogień ciągły, nie seryjny, tylko ciągły. I teraz uwaga, złapie pani broń pod pachę. A drugą ręką tak, żeby kciuk trzymał to z góry. Ja podepnę magazynek, przeładuję broń i kiedy będzie palec, kiedy usłyszy pani głośną komendę ognia, naciska pani na spust i mocno pani trzyma broń, bo ona będzie strzelać dużym płomieniem ognia. Ok? Dobra, proszę pamiętać, że w czasie strzelania ona będzie się samoczynnie unosić do góry. Więc trzeba ją powstrzymać. Dokładnie tak. No ja się boję. To? No, strzelam. Czyli nigdzie mi nie odbije? Nic nie. Nie, ona będzie się cofać i lekko podnosić się do góry. Aha, dobra. Ok? W razie czego, jeżeli pani chce, mogę lekko pani pomóc z ręką. No. Tak czy nie? No, dobra. O, teraz zoryglowo. Dobra. Mocno tu trzymamy. No. Rzuć okiem, Wiktor, tam mam tyle. No, stajemy szerzej na nogach. Ok. I jedziemy. Ognia! Ognia! Jedziemy. Ognia! To było 10 strzałów. Szybko, prawda? 12? Tak. Proszę. A to dla ciebie. To dla ciebie. To jest też karta. Jest, mamy tutaj wynik, czyli suma punktów to jest 8. Proszę. Ciężko działa. Ktoś tam strzela? Przyrządy są kosmiczne.